Mastopeksja, podniesienie piersi. Mastopeksja, inaczej zwana liftingiem biustu, to zabieg chirurgiczny podnoszący piersi i poprawiający ich kształt. Wskazaniami do mastopeksji jest piersi obwisłe wskutek nagłej utraty wagi, i karmienia piersi oraz procesów starzenia. Dowiedz się, jak wygląda zabieg i jakie daje efekty. Mastopeksja, zabieg uniesienia po piersi, wykorzystywana jest w przypadkach, gdy piersi zmienia kształt lub zaczynają obwisa na skutek utraty wagi i grawitacji. Utrata jodrności i elastyczności skóry w obrębie piersi to częsty problem kobiet, w szczególności po przebytej i karmieniu. Obwisłe piersi jest niechcianym efektem szybkiej utraty wagi, kiedy tkanka tłuszczowa spalana jest szybciej, niż skóra na piersiach jest w stanie cign. Pojawienie się wiotkoci skóry wynika równie z procesów starzenia i stopniowego ozbabiania włókien kolagenowych i zanikania procesów ich odbudowy. Problem obwisłych piersi CZ100 powoduje u kobiet kompleksy i obni on samoocen. Rozwiązaniem okreska eby operacja podnoszenia piersi, mastopeksja. Jest to zabieg zaliczany do chirurgii plastycznej, wykonywany pod znieczuleniem ogólnym, po którym na piersiach mokreska E pozosta delikatna blizna. Efektem mastopeksji jest przede wszystkim podniesienie piersi, którym zostaje przywrócony embodiet czy kształt. Brodawka zostaje zazwyczaj przeniesiona, aby piersi wyglądały na jodrne i naturalne. Podczas operacji mokreskaliwa jest zmiana kształtu brodawki i jej wielkości oraz wszczepienie powikszających implantów. Zabieg nie jest refundowany przez NFZ, gdy jego efekty dotyczy tylko estetyki. Przed operacją podniesienia piersi odbywa się konsultacja z lekarzem, który zleca wykonanie podstawowych badań, takich jak morfologia krwi i USG piersi. Poprosi o wykonanie dodatkowych badań, np. jonogramu czy badań na obecność chorób wirusowych, HIV, HCV. Operacji mastopeksji nie mogsi podda osoby z zaburzeniami wytwarzania tkanki becznej oraz z zakakreskaeniem w obrębie piersi. Inne przeciwwskazania to ogólny zły stan zdrowia, zaburzenia krzepnięcia krwi, wcześniejsze komplikacje zdrowotne związane z podaniem znieczulenia, A. Przebieg operacji podniesienia piersi. Operacja mastopeksji wykonywana jest ze znieczuleniem ogólnym, kiedy pacjent nie ma wiadomości. Sam zabieg trwa około. Mastopeksja polega na wykonania cicia na skórze piersi i usunięcia nadmiaru wiotkiej skóry. Cicie przebiega mokreska E wokół brodawki, pionowo albo w kształcie kotwicy. Podczas zabiegu lekarz modeluje gruczoł piersiowy, aby poprawić kształt piersi, wykonuje korekt umiejscowienia brodawki oraz mokreska E zmieni jej kształt i wielko. W związku z wyciciem skóry i modelowaniem gruczołu, rozmiar piersi po operacji jest zazwyczaj o rozmiar mniejszy od wyjściowego. Pacjentka mokreska E poprosi o wszczepienie implantu w czasie operacji, aby zniwelować ten efekt pomniejszenia. Hospitalizacja i rekonwalescencja po zabiegu podniesienia piersi. Hospitalizacja po zabiegu trwa do
a okres rekonwalescencji około 2 tygodni. Ścignięcie szwów następuje między 7 a 10 dniem po operacji. Przez pierwszych kilka dni pojawia się obszka, który nale kreska Y rozmasowywa. Po 2 tygodniach wszelki obszka i silne zaczerwienie powinny zniknąć. Przed 2 miesiące po mastopeksji niemo kreska nanosi biustonoszów z fierzbinami. Nale kreska Y wybra bawebnian, mikaka bielizn, dobrze sprawdź si staniki sportowe. Do codziennych czynności im okreska nawróci kilka dni po operacji, za do uprawiania sportu czy większego wysiłku fizycznego, co najmniej miesiące po operacji. Przez pierwsze dni nale kreska Y zadba o higienę rany i cile stosowa się do zalecet lekarza odnośnie opatrunków. Aby rana szybciej się goiła, nale kreska Y zrezygnowa z palenia papierosów i picia alkoholu, spowalniających ten proces. Po zdjęciu szwów mokreska nastosowa specjalne maci zmniejszające blizn. Trzeba by jednak, wiadomym, kreska cienka blizna zostanie na piersiach. W trakcie leczenia rany nale kreska Y zwraca uwag na wszelkie nieprawidłowości związane z gojeniem się oraz ze zdrowiem ogólnym. W przypadku nadmiernego zaczerwienienia lub utrzymującego się obszku piersi oraz gorczki nale kreska Y zwróci się do lekarza, gdy kreska moktoby objawy infekcji rany. Po operacji podniesienia piersi powikbania pozabiegowe zdarza się rzadko. Jednym z nich jest wspomniana wykreska e infekcja rany, której mokreska na zapobiec dbajce prawidłowo o higien rany, masujce obszka i noszce mikaka bielizn. Powikbania mokte kreska wynika z nieprawidłowo wykonanego zabiegu. Mokreska liwe powikbania, asymetria sutków, martwica skóry, krwiak, brak czucia w brodawce, widoczna, wypukła blizna. Efekt zabiegu nie utrzymuje się trwale. Na piersi będą działa te same siły co wcześniej grawitacja i procesy starzenia, co z czasem spowoduje ponowną utratę elastyczności i obwisanie. O jodrno biustu mokreskana jednak zadba za pomoc odpowiednich widżet oraz stosowania kremów.